pamiętam sprawy zaginięcia tak medialnej, a przy tym nigdy nie wyjaśnionej. W lipcu minie 10 lat od dnia, w którym młoda dziewczyna w środku dużego miasta przepadła bez śladu. Już tydzień mija od zaginięcia 19-letniej Iwony Wieczorek. Nastolatka wyszła z dyskoteki i słuch o niej zaginął. Dziewczyny szukają policja, rodzina, detektyw, a nawet Jasnowic. Jak dotąd bez skutku pojawia się pytanie, jak to możliwe, że w centrum znanego kurortu przepada człowiek i nikt nie wie, co się z nim dzieje. To była pierwsza sprawa, która tak mocno poruszyła internautów. Społeczność internetu współorganizowała marsze, doprowadziła do przesłuchania kilku świadków, czy pisała petycje do Ministerstwa Sprawiedliwości. Do dziś żywe są grupy i fora próbujące pomóc w odnalezieniu dziewczyny. Podziw i respekt budzi upór matki zaginionej, która nigdy nie pozwoliła, aby sprawa zniknięcia jej córki została odłożona w kąt przez śledczych. Matka Iwony prawie nie wychodzi z domu. Czeka. Kiedy dzwoni telefon, podrywa się w nadziei, że dzwoni Iwona albo ktoś, kto gdzieś ją widział. Nie wierzy, że córka wyjechałaby bez słowa. Nie pozwoliła, by sprawa jej córki zniknęła ze świadomości ludzi. Opowiem o sprawie, w której każdy wątek jest zagadką. W lipcu minie 10 lat od dnia, w którym Iwona Wieczorek była widziana po raz ostatni żywa. Według prawa po 10 latach można osobę zaginioną uznać za zmarłą. Jednak w tym przypadku na razie to się nie stanie. A dlaczego? Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zapraszam na kolejny odcinek Zbrodni i Kara. Lipiec 2010 rok, sobota, godzina około 21:40. Komenda Miejska Policji Sopot. Iwona Kinda, matka Iwony Wieczorek, wraz ze znajomymi 19-latki Pawłem, Kasią i Markiem w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie składają zawiadomienie o zaginięciu 19-letniej Iwony Wieczorek. Jak podkreśla pani Kinda, jej córka nigdy wcześniej nie postąpiła w ten sposób, że zniknęła na całą noc i cały dzień, nie informując nikogo o tym. Policjant, który przyjmuje zawiadomienie, próbuje kobietę od tego odwieść, mówiąc, że pewnie gdzieś imprezuje i wróci za parę dni. Trzykrotnie zapyta, czy jest pewna, że chce złożyć zawiadomienie. Roztrzęsiona kobieta informuje, że tak. Składanie zawiadomienia o zaginięciu to jest coś, czego większość z nas nie doświadczy i o czym nie ma wiedzy. Nie miała jej również pani Iwona. Policja zakwalifikowała, niezgodnie zresztą z procedurą, zdarzenie jako zaginięcie drugiej kategorii. Być może właśnie to działanie było kluczowe dla braku rozwiązania sprawy. Otóż są trzy kategorie zaginięć. Kategoria druga, czyli ta, do której zakwalifikowano to zniknięcie, jak podaje policja, nadaje się w sprawie w momencie, w którym osoba zaginiona opuściła ostatnie miejsce pobytu z własnej woli, na przykład ucieczka nieletnich z domów, lub osoba, która wcześniej wykazywała niezadowolenie ze swojej sytuacji życiowej. Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Policja powinna na podstawie informacji od matki zakwalifikować zaginięcie jako kategoria pierwsza. Wszystkie przesłanki mówiły, że ze zniknięciem miały związek osoby trzecie. Dlaczego było to aż tak istotne? Otóż, jeśli chodzi o kategorię zaginięć, kluczowe są pierwsze godziny, kiedy emocje potencjalnych sprawców są duże, a ślady świeże. Tak się nie stało. Policja podjęła pierwsze konkretne działania po 8 dniach od zaginięcia. Jeszcze tego samego dnia, około godziny 23:00, w Telewizji Polskiej ukaże się komunikat o zaginięciu 19-latki. 16 lipiec 2010 rok. Iwona Wieczorek tego dnia ma się udać ze swoim 17-letnią koleżanką oraz trzema niedawno poznanymi kolegami, Pawłem, Markiem i Adrianem, na piątkową imprezę do sopockiego Dream Clubu. Około godziny 22:30 po Iwonę oraz jej koleżankę podjeżdżają znajomi i wspólnie udają się na działkę babci Pawła, wcześniej zakupując alkohol, wódkę, parę piw, whisky. Na działce wypijają sporą ilość, o czym świadczy wysłany do koleżanki SMS o treści: jestem pijana. Według niepotwierdzonych informacji, ale prawdopodobnych, Paweł był zainteresowany inną formą relacji
relacji niż koleżeńska. Iwona z kolei nie. Iwona miała dość skomplikowaną relację z innym mężczyzną, Patrykiem. Jednak w trakcie trwania ich związku okazało się, że są dalekim kuzynostwem. To i burzliwa natura ich związku oraz chęć skupienia się przez Iwonę na nauce powodowało komplikacje w ich znajomości. W czasie zaginięcia nie byli parą. Około godziny 24:30 towarzystwo udało się do Dream Clubu, mieszczącego się w Krzywym Domku w Sopocie. Aby wejść do lokalu, trzeba mieć skończone 21 lat. Jednak Paweł twierdzi, że zna bramkarze i wejdą bez kolejki. Młodzież będzie również bawić się w strefie VIP, do której wejściówki ma również Paweł. Dziś już wiemy, że o godzinie 1:02, więc niedługo po przybyciu, Iwona Wieczorek otrzymuje SMS od swojej koleżanki, że jej sympatia Patryk bawi się w innym trójmiejskim lokalu, Banana Beach, w towarzystwie dwóch koleżanek. Wiemy również, że Iwona w klubie nie spożywała alkoholu, więc nikt nie miał możliwości dosypać jej czegoś do drinka czy piwa. Nie wiemy za to na pewno, jak Iwona zareagowała na wiadomość o Patryku. Z relacji znajomych dowiadujemy się, że ona, jak i Patryk, byli o siebie bardzo zazdrośni. To oraz wypity wcześniej alkohol mogło mieć duży wpływ na to, co zaczęło się dziać w lokalu. Iwona nie czuła się dobrze, sprzeczała się z koleżanką Adrią, po czym opuściła lokal. Denerwują mnie, nic tylko się popisują. Miała powiedzieć do znajomego przed klubem. Adria wraz z mężczyznami przekonuje ją do powrotu, na co Iwona Wieczorek przystaje. Jednak atmosfera wciąż jest napięta i Iwona wychodzi ponownie. Tym razem nie daje się nikomu przekonać do powrotu. Paweł próbuje nawet złapać Iwonę za rękę, jednak ta odpowie: puść mnie, bo będę krzyczeć. O godzinie 2:50 towarzystwo widzi Iwonę Wieczorek po raz ostatni. Zaginiona nie miała pieniędzy na taksówkę. O tej godzinie jeszcze nie jeździło SKM, czyli kolej trójmiejska. Dziewczyna postanawia pójść piechotą. Do domu ma około 6 km. Wkrótce po Iwonie, bo o godzinie 2:57, również jej znajomi opuszczają lokal. Idą na SKM, sądząc, że tam spotkają koleżankę. W zeznaniach oświadczą później. Skoro nie miała pieniędzy na taksówkę, to gdzie miała iść? Dzwonią do Iwony, jednak ta połączenie odrzuca. W końcu odbiera, informując, że jest przy drugim lub trzecim wejściu na molo w Sopocie. Nawigacja pokazuje, że przejście tej trasy od klubu zajmuje około 8 minut. Na razie wszystko się zgadza. Iwona później wyśle jeszcze dwa SMS-y do Adri w przeciągu 3 minut. Drugie wejście od molo, czekam. O gówno mnie zaczepiają. Druga wiadomość przychodzi na jej telefon o godzinie 3:33, więc od momentu wyjścia z klubu minęło około 40 minut. Adria jest już na osiedlu, ma zbyt daleko do koleżanki, więc do niej dzwoni. Ojczym Iwony zezna, że myślał, że jego pasierbica jest już z Adrią blisko domu, bo słyszał, jak jej koleżanka wymawia parokrotnie imię zaginionej. W rzeczywistości dziewczyny kłócą się oraz ustalają, że Iwona nie zostanie, tak jak miały w planie, u Adri na noc, a ta ma zostawić jej rzeczy i klucze na balkonie, gdyż jej koleżanka mieszka na parterze. Pół godziny później, o godzinie 4:00, Adria wysyła jeszcze SMS, informując, że rzeczy czekają na balkonie. Jednak telefon Iwony Wieczorek rozładował się dokładnie o godzinie 3:49, więc wiadomości od koleżanki już nie przeczyta. W międzyczasie o godzinie 3:08 nagrają monitoring na ulicy Grunwaldzkiej. Ostatni ślad po Iwonie Wieczorek zarejestruje kamera miejskiego monitoringu o godzinie 4:12. To również na tym monitoringu zostanie uchwycony mężczyzna idący z ręcznikiem, na temat którego powstanie wiele hipotez. Nigdy nie uda się go jednak przesłuchać. W każdym razie o godzinie 4:12, kiedy na dworze jest już jasno, a trójmiejskie ulice zaczynają się zapełniać ludźmi wylewającymi się z klubów, po piątkowych imprezach, ludźmi, którzy chodzą biegać czy idą do pracy, urywa się ślad po młodej dziewczynie. Iwona od miejsca, gdzie ostatni raz uchwycił ją monitoring, czyli przy wejściu na plażę numer 63, do domu ma około 2,5 km według map. Według relacji znajomych zapewne wybrała drogę na skróty przez Park Regana. Jednak w którą alejkę skręciła, to już zagadka. Według pracowników firmy sprzątającej skręciła w alejkę przy wejściu numer 58. Podążający za nią mężczyzna z ręcznikiem poszedł prosto. Niezbitym dowodem wyboru drogi na skróty jest fakt, że gdyby poszła bezpieczniejszą trasą naokoło, na wysokości wejścia na molo w Brzeźnie uchwyciłyby ją kamery. Tak się jednak nie stało. Mogła wybrać jedną z dwóch tras przy wejściu na plażę numer 56 lub 58. Poza zeznaniem jednego
żadnego świadka, nikt inny nie potwierdził akurat tej trasy. Iwona w trakcie drogi wysyła kilka SMS-ów do koleżanki, która spędzała wcześniej czas w parku Regana ze znajomymi przy ognisku. Tydzień wcześniej w tym samym miejscu doszło do awantury pomiędzy spędzającą czas młodzieżą. Iwona Wieczorek została uderzona. Pożaliła się swojej sympatii Patrykowi, gdyż to byli jego koledzy. Ten jednak tylko naskoczył na nią, mówiąc, po co się mieszała. Godzina 6:30, Gdańsk, osiedle Iwony Wieczorek. Mama Iwony Wieczorek, pani Kinda, wstaje i zauważa, że Iwona zabrała jej buty na imprezę. Jest przekonana, że śpi u koleżanki. Dzwoni z zamiarem zwrócenia uwagi na zabranie butów. Telefon córki jest jednak wyłączony. Godzina między 7 a 8 rano, Gdańsk, osiedle Iwony Wieczorek. Dzwoni koleżanka Iwony na telefon stacjonarny znajdujący się w mieszkaniu Iwony. Pyta o Iwonę, gdyż był umówiony na turniej siatkówki plażowej. Odbiera ojczym dziewczyny, informując, że jej nie ma, przekonany, że śpi u koleżanki. Zezna później, że był zdziwiony, że Iwona umówiła się na tak wczesną porę. Nie lubiła wstawać rano, a to było przecież po imprezie. Później okaże się, że dzwoniła, bo została poproszona przez jednego z kolegów, który był z Iwoną na imprezie, Pawła, aby sprawdzić, czy dotarła do domu. Godziny popołudniowe, Sopot, salon Iwony Kindy. Jest sobota, do salonu mamy Iwony Wieczorek przychodzą jej znajomi, informując, że Iwona nie spała u Adri. Opowiadają, że odłączyła się od grupy, do teraz ma wyłączony telefon. Rozpoczynają poszukiwania na własną rękę, dzwonią po rodzinie, sprawdzają Sopot, wypytują znajomych. Nikt nic nie wie. Około godziny 21 w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie zostaje złożone zawiadomienie o zaginięciu. Faktyczne działanie policja rozpocznie jednak 8 dnia od tej daty. Wcześniej matka zaginionej wynajmuje detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Jak sama mówi, trójmiejscy detektywi chcieli 4000 zł za każdy dzień pracy bez gwarancji sukcesu. Detektyw Rutkowski wziął mniej niż oni za 4 dni pracy. Zatrudnienie detektywa Rutkowskiego również dodało do i tak już dość medialnej sprawy jeszcze większego rozgłosu. To również detektyw Rutkowski wraz ze znajomymi Iwony zdobywa nagrania z monitoringu, dzięki czemu wiemy dzisiaj, w którym miejscu urywa się ślad. Również medialna otoczka działań jego biura była motywatorem do szybszych działań policji. Krzysztof Rutkowski, począwszy od roku 2010 aż do dnia dzisiejszego, informuje opinię publiczną o kolejnym wielkim przełomie w sprawie i wytypowaniu sprawcy. Taki jednak do dnia dzisiejszego nie nastąpił. Znajomi Iwony Wieczorek, którzy spędzali z nią feralny wieczór, byli wielokrotnie na tę okoliczność przesłuchiwani. Dla śledczych mocno zastanawiające było, że nie potrafili sprecyzować, o co tak naprawdę tej nocy się sprzeczali. Uparcie twierdzili, że nie pamiętają, że to były błahostki. To nie było nic szczególnego, jeżeli by było to coś szczególnego, to ja bym to pamiętała, to po prostu była zwykła jakaś sprzeczka. Kłóciły się, ona tam wyzywała, tak, z nie wiadomo jakiego powodu. A czy mówiła, dokąd idzie? Nie. Iwona wyszła za 5:03, za nią wyszli nasi koledzy. Ja wyszłam 2 minuty później, Iwony już na Monte Cassino nie było i wtedy ja zaczęłam do niej dzwonić, gdzie ona jest. Ostatecznie wszyscy zostaną poddani badaniu wariografem. Jedyną osobą, która się nie zgodzi, będzie Paweł. Paweł od samego początku zaangażował się wyjątkowo mocno w poszukiwania Iwony. Pomagał zdobywać nagrania z monitoringu, przeszukiwać teren, rozwieszać plakaty. W pewnym momencie jednak odciął się od całej sprawy. Według ludzi, którzy śledzili tę sprawę od początku, był pierwszym podejrzanym. Po kilku miesiącach sam zgłosi się na badanie wykrywaczem kłamstw. Ten pokaże, że najprawdopodobniej mówi prawdę. Paweł również próbował się kontaktować z Iwoną około godziny 4:25 oraz 4:30. Potwierdzają to logowanie jego telefonu. Aparat logował się w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zaginięcia. Dlaczego więc przestał brać udział w poszukiwaniach? Jak twierdzi matka Iwony Wieczorek, niedługo wcześniej była sprawa innego zaginięcia, gdzie sprawca aktywnie brał udział w czynnościach zmierzających do znalezienia osoby, która zniknęła i być może przestraszył się podejrzeń. Dlaczego nie poddał się badaniu wariografem od razu? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Na nagraniu, gdzie widziano Iwonę Wieczorek ostatni raz, możemy zobaczyć idącego za nią mężczyznę z przewieszonym przez ramię ręcznikiem. Ten mężczyzna, mimo poszukiwań jako świadek, nie został nigdy znaleziony i na tę okoliczność przesłuchany. Jeśli wierzyć pracownikom Miejskiego Zakładu Oczyszczania Miasta, nie
skręcił za Iwoną w park Regana przy wejściu na plażę numer 58. Ten mężczyzna był najbardziej znanym świadkiem i mimo tak ogromnego szumu medialnego nigdy nie ustalono jego tożsamości. Czy ma coś wspólnego ze zniknięciem dziewczyny? A może widział sprawcę? Może kogoś mijał? Tego nie wiemy i każda teoria, a tych pojawił się ogrom, to tylko zgadywanie. Kim zatem jest ten tajemniczy mężczyzna? Jakiś czas temu również pracownicy biura detektywistycznego Lampard opublikowali szokujące wnioski, jakoby to pracownicy zakładu oczyszczania miasta mieli coś wspólnego z zaginięciem dziewczyny, a jej ciało wozili śmieciarką. Obie brygady znajdujące się wtedy w tych okolicach zostały na przestrzeni roku przesłuchane. Jedna faktycznie mijała wielokrotnie Iwonę na trasie jej ostatniego marszu. Rewelacje biura Lampard zostały sprawdzone i nie udało się ich potwierdzić. Sama teoria, że pracownicy służb oczyszczania miasta jeżdżą z ciałem Iwony Wieczorek, brzmi wyjątkowo absurdalnie, a biuro raczej szukało rozgłosu. Niedawno ukazała się książka dziennikarza Janusza Szostaka. Wskazuje on tam jako sprawcę chłopaka Iwony Patryka. To, co według niego potwierdza tę tezę, to to, że ich relacje były w ostatnim czasie napięte. Iwona tej nocy była zazdrosna, zła, mogli się spotkać, pokłócić, być może doszło do nieszczęśliwego wypadku. Również jego zeznania oraz jego znajomych były niespójne, niejasne, wielokrotnie je zmieniali lub powoływali się na niepamięć. Nie pamiętam dokładnie godziny, ale to było w granicach północy. Siedzieliśmy na ławkach wspólnie ze znajomymi. Nie pamiętam teraz, kto tam był. Siedzieliśmy na ławkach na deptaku przy Obrońców Wybrzeża. Te ławki znajdują się w parku Regana. Na tych ławkach siedzieliśmy do godziny pierwszej, drugiej, potem każdy poszedł do domu, sam. To wszystko, co robiłem tej nocy. Skoro świadek siedział do godziny pierwszej na ławce ze znajomymi koło wejścia na plażę numer 58, to w jaki sposób był świadek widziany tej nocy koło godziny pierwszej w klubie Banana Beach? Nie byłem w Banana Beach. Byłem, jak powiedziałem, na ławkach przy Obrońców Wybrzeża. W dniu 17 lipca 2010 roku około godziny pierwszej był świadek widziany w klubie Banana Beach w towarzystwie dziewczyny. Proszę to skomentować. Ja wiem, że byłem w Banana Beach z dziewczyną. Byłem tam wspólnie ze znajomymi. Było tam kilka dziewczyn i kilku chłopaków. Nie kojarzę tego dnia z datą 17 lipca 2010. Następnego dnia pojechałem do chałupa, ale nie pamiętam z kim. Jaka mogła być droga do domu Iwony Wieczorek? Według mnie, jakby chciała pójść pieszo, to albo zejście numer 55, albo 58. Wcześniej i później te zeznania będą zmieniane, niejasne i niespójne. I Patryk i jego koledzy nie będą w stanie wyjaśnić wielu kwestii. Będą zasłaniać się niepamięcią. Nigdy nie udało się ustalić dlaczego. Dodatkowo ustalono, że w noc zaginięcia Iwony, Patryk oraz jego koledzy najprawdopodobniej poruszali się samochodem. O godzinie 3.30 telefon Patryka zalogował się w miejscu, w którym mogła przechodzić Iwona, gdyby skręciła w park Regana przy wejściu na plażę numer 58. Tylko że Patryk tam mieszkał i telefon zalogował się w miejscu jego zamieszkania. Również bilingi nie wykazały, by w tej feralnej nocy kontaktował się z Iwoną Wieczorek. Więc nie ma podstaw twierdzić, że wiedział, że Iwona będzie tamtędy wracać. Oczywiście niejasne zeznania budzą duże wątpliwości, jednak nie ma żadnego dowodu łączącego Patryka bezpośrednio z zaginięciem Iwony Wieczorek. Na przestrzeni dekady pojawiły się różne teorie mówiące, że Iwona mogła uczestniczyć w sponsorowanych spotkaniach z bogatymi biznesmenami. Te teorie zostały odrzucone na etapie śledztwa. Podobnie jak teoria, że została porwana do domu publicznego za granicę, czy teoria, że po prostu uciekła z domu. Krzysztof Rutkowski regularnie przypomina o sobie w tej całej sprawie, informując, że wkrótce nastąpi przełom i że otrzymał informację, która doprowadzi do rozwiązania sprawy. Wszystkie te rewelacje kończą się na głośnych hasłach. Ostatnio poinformował, że jeden z więźniów zgłosił się do niego z informacją, że wie, gdzie są ukryte zwłoki zaginionej przed laty Iwony. Czyli te rewelacje okażą się ślepą uliczką? Czas pokaże. Jednak ilość wszystkich przełomów w sprawie każe raczej podchodzić z ogromnym dystansem do takich doniesień. Od roku zaginięciem 19-latki zajmują się policjanci z tak zwanego Archiwum X. To grupa najlepszych śledczych. Ta grupa rozwiązała wiele głośnych i tajemniczych spraw, a to pozwala mieć nadzieję, że i to śledztwo znajdzie swój finał. W lipcu minie 10 lat od najgłośniejszego zaginięcia ostatnich dziesięcioleci. Zgodnie z prawem można by było uznać Iwonę za zmarłą. Jednak oznaczałoby to zamknięcie śledztwa, a na to na razie się nie zapowiada. Duża w tym zasługa Iwony Kindy, matki zaginionej, która nie ustaje w działaniach, które mają przybliżyć jej oraz wszystkim zainteresowanym
zainteresowanym prawdę o tym, co stało się w ten ciepły letni poranek 17 lipca 2010 roku. Wkrótce po zaginięciu do domu Iwony Wieczorek przyszedł list z uczelni. Dostała się na wymarzone studia. Stosunki międzynarodowe na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jednak 1 października 2010 rok akademicki rozpoczął się już bez niej. Czy Iwona znalazła się w złym miejscu w złym czasie? Wiele na to wskazuje. Być może gdyby policja nie popełniła szeregu opieszałości zaraz po otrzymaniu zgłoszenia, gdyby sprawdziła teren z psami tropiącymi na drugi dzień, a nie po upływie 10, gdyby na gorąco przesłuchała świadków, znajomych, gdyby. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana, a sprawca bądź sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Do zobaczenia w następnej Zbrodni i Kara.